Nie zgadniecie, gdzie idziemy. Życie i zmiany planów. Życie pisze własne scenariusze. Dzień dobry, kochani, witamy Was w nowym vlogu. Witamy Was. Michał tutaj prowadzi i mnie zabiera gdzieś. Nie zgadniecie, gdzie idziemy. Na siłownię, nareszcie. Mam karnet od stycznia, a już jest koniec stycznia i dopiero pierwszy raz idziemy. Oczywiście chorowaliśmy, potem naprawdę jakoś nie było kiedy. A bardzo mi zależało też na tym, żeby ten pierwszy raz iść razem, żeby Michał mi mógł wyjaśnić na przykład niektóre urządzenia, żebym nie stała się memem, bo będę ćwiczyć jakoś zupełnie inaczej. A nie wziąłam sobie trenera osobistego, bo tutaj jest chyba możliwość tego takiego wykupienia na cały miesiąc, więc stwierdziłam, że jak nie dam rady w tym pierwszym miesiącu, to może później tak właśnie zrobię. Nie ma takiej pomocy na miejscu, jest to taka całodobowa siłownia, więc nie ma na miejscu żadnych trenerów, których tak można się, wiecie, podpytać co i jak. Więc no tak chyba będzie nam najwygodniej. Idziemy razem. Cieszysz się, że idziesz ze mną na siłownię? Tego jeszcze nie robiliśmy. Pierwszy raz razem jest bardzo ważny. Tak. Dobra. Myśmy to przeżyli, w sensie ja, bo z moją kondycją jest ciężko. Ja przeżyję na pewno. Pakowałam się, mam dresy, idziemy. Już poczujesz się fit? Zobacz. Ale jesteśmy fit. W kadrze się nie mieszczę. No. Żeśmy poćwiczyli, co będę stychać. A to był taki mini tycik kroczek, ale jestem z siebie dumna, że w ogóle ten krok został wykonany. To teraz zakupy i robimy schabowe. Wszyscy się na nas patrzyli. Mam nadzieję, że to dlatego, że dobrze żeśmy ćwiczyli, a nie, że wyglądaliśmy po prostu jakoś śmiesznie. Ale to się w ogóle nie przejmuje. Różni ludzie przychodzą. Najważniejsze, że ćwiczą. Tak, bo tak po dobrej siłowni schabowy. U Michała musi wjechać. No białeczko. No ty robisz masę. Ja to po prostu chcę coś zjeść, bo jestem głodna. Kochanie. No i plany treningowe zostały ustalone szybko, jak widzicie. No. Dobra, czyli tu, Pepka? Albo w kiku, albo w tym, nie? Dobra. Chodź. Oczywiście nie może być wolnej soboty, jedziemy do szkoły. Znaczy idziemy już, tu jesteśmy. Przepiękna pogoda. Klasyka, studio. Idziemy. Przyjść przygotować na jutrzejsze warsztaty. Niedzielkę mam warsztaty, tak. Trzeba troszkę posprzątać i ogarnąć pakiet. A w przyszłym tygodniu jeszcze muszę te wszystkie ozdoby świąteczne posprzątać. Kurczę, tak wchodzimy, patrzę, a leży obrazek, spadł po prostu. Uszkodzając mi tutaj troszeczkę listwę, no ale to jest do naprawienia. I pierwsze co pomyślałam, że się stłukł, ale nie, no to jest stara ramka i nic się nie potłukło, szkło, więc no dobrze, trzeba po prostu to zamontować mocniej. Wszystko to stare się łatwo nie niszczy. No, to racja. No i wszystko przygotowane na jutrzejsze warsztaty indywidualne, jest gift pack tutaj, proszę bardzo, wszystko materiały są, pędzelki są. Możemy jechać. Idziemy, proszę pana? Jedziemy. Na zakupy do Lidla. Mieliśmy jechać do kina, ale jednak wybierzemy coś na Netflixie pewnie, a Michał tutaj robi nam obiadek. No, te schabowe, ja oczywiście z kurczakiem. Tu będą jeszcze ziemniaczki. Podałbym fartucha, bo się nie nagrzał olej dobrze. No i... Kurde, no, a już się grzeje tyle czasu. Się zrobi. Najważniejsze. No. To taka sobota. Jednak w domu. No pomijać siłownię, szkołę i zakupy. Myślę, że i tak żeśmy dzisiaj ogarnęli. Tak. A taka pogoda jest, że się kurde nie chce aż wychodzić przecież. No jest paskudnie na zewnątrz. A mamy tyle do nadrobienia filmów, tak, że coś wybierzemy na pewno. Tak jest.
Tak się prezentuje tutaj obiad, kolacja wykonana przez Michała. Na pewno będzie pyszna, bo już jedliśmy nie raz, nie dwa. No ja zjem pewnie jakąś połowę, bo twoje porcje, Michała, to są po prostu... No bo ja się zawsze boję, że braknie. No, więc moja mama też ma ten sam styl. No bo ja po staropolsku, więc wolę zrobić ciut więcej, niech zostanie, a nie tak, że jesz dobre i super ci smakuje i się nagle kończy i kaj to dorabiać. Potem śpiączka będzie spożywcza. Może tak być. Życie i zmiany planów. Życie pisze własne scenariusze, o czym się przekonam dzisiaj. Wstałam sobie w niedzielę, wymalowałam się i już mieliśmy z Michałem wychodzić, bo Michał stwierdził, że mnie podrzuci do szkoły, poprowadzę warsztaty i sobie pozałatwię kilka spraw. Niestety mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale córka tej mojej kursantki się mocno pochorowała. No i warsztaty odwołane po raz kolejny, bo tutaj akurat jakoś nie potrafimy się zgrać. Raz odwołałam ja przez to, jak się pochorowałam, a dwa razy chyba już ta pani. Teraz kolejny raz. Mam nadzieję, że w końcu się te warsztaty odbędą, że się uda. Ale jest niedziela handlowa. Michał pracuje cały tydzień i on sobie dzisiaj właśnie chciał podjechać do outletu w Sosnowcu, kupić dobre sportowe buty i coś jeszcze, więc stwierdziłam, skoro plany się zmieniły, no to jedziemy razem, pomogę mu wybrać, a później pojedziemy oczywiście w odwiedziny też do moich rodziców. No i tak niedziela będzie jednak wolna i wspólna. Ta niedziela jest wyjątkowa. Przykleisz mi, a ja przykleję tobie. A to się nie będzie trzymać, to nie? Się będzie z tego ortalionu chyba odczepiać. Tak mi się wydaje. Dobra. Na pewno się będzie odklejać. Trzymaj ten aparat. No, ale mi tu chyba teraz na ten, bo z tego się będzie odklejać, 100%. A ty też masz takie wodoodporne, więc nie wiem. No wiem, ale mniej tym będę trzeć niż... Najważniejsze, żeby ten dzień przetrwały serducha. Tak jest. Idziemy na zakupy. Tak. Zobaczymy 50. No i wracamy. Nic nie kupiliśmy. Smutna żaba. Smutna. Ale najlepsze było i tak to, że Michał znalazł fajne Timberlandy. Ale była taka uwaga, że są rozparowane. I okazało się, że ktoś... 41, więc na jedną nogę bym musiał stopę, bym musiał zakładać dwie albo trzy pary skarpetek. Śmieszne to było. Czy paznokcie zapuścić? No aż tak, no, to by było śmieszne. Ale zastanawialiśmy się, czy ktoś tak kupił, czy jest jakaś taka możliwość kupienia dwóch różnych par, no bo tak jakby trafienie na drugiego człowieka, który ma asymetrię aż tak w rozmiarze stóp i to jeszcze odwrotną do tego, co ktoś wcześniej zrobił. No, znaczy wiem, że tak się zdarza, bo chyba nawet moja mama ma pół stopy większy rozmiar, jeden od drugiego, no ale to raczej rzadkie. Ale że wiecie, w sklepie można kupić rozparowane. Taki, tak, a tam takich egzemplarzy było, nie wiem, z 5-6 par widziałem na tych przecenach. I czy może się tutaj ktoś orientuje, czy w tym Timberlandzie po prostu sprzedają na przykład z dwóch różnych opakowań komuś buty. Więc zastanawiam się, czy to zawsze jest przypadek. Co ich nie wziąłem. Ja wiem, że myślisz. Bardziej. To jeszcze posiedzimy w samochodzie, się zastanowisz. Ale te, które były rozparowane, były naprawdę świetne. No, wygodne, one były ale fajne. No, ten drugi to już czuć było mocno, że jest za duży. I bym się potykał tylko na lewą nogę. To by mogło wyglądać przynajmniej śmiesznie. No trochę się uśmialiśmy przynajmniej. No i tyle, za dużo już jest ludzi, więc ja się cieszę, że jestem na powietrzu. I czasami są takie dni, że można tu wyhaczyć naprawdę w każdym sklepie coś dla siebie, jakieś promki. A czasem jest tak, że się przyjedzie tylko poświęcić, nie powiem zmarnować czas. No, ale takie dni też Ale zjedliśmy dobre kanapki. Tak, przepyszne. To jest super, można powiedzieć, że przyjechaliśmy na śniadanie do outletu w Sosnowcu. Zawsze tak można. Dobra, to my jeszcze będziemy myśleć nad butami chyba. Tak jest. Wróciliśmy do domu i chciałam wam pokazać, jaką piękną, własnoręcznie robioną biżuterię dostałam od Hani. Dostałam oczywiście laurkę. W środę spędzamy razem czas. Zabieram Hanię do kina po ich takich, co teraz mają dzieci, te ferie zimowe. Więc Hania ma takie zajęcia rano, odbieram ją, zabieram na obiadek, znaczy robię jej obiadek i jedziemy do kina. I dostałam takie kolczyki. O! Takie dwie bransolety, więc... Trzeba gdzieś wyjść chyba na jakąś randkę. Randkę będziemy mieć już raczej w domu. Zjemy coś dobrego i przed telewizorkiem ze Stefcią. Dobry był kurczak od babci? Nie tak. Pyszny, jaki był pyszny. Aż się oblizuję. Ten kurczak to Stefy wybudzi ze snu zawsze. I zawsze ją wyciągnie z łóżeczka.
niedzielka w kuchni. Michał, widzę, że obiera ziemniaczki, bo jeszcze zostały kotlety z wczoraj. Wiadomo, było ich sporo. A ja piekę ciasto, sernik. Wrzucę wam tutaj zaraz nazwę, bo oczywiście z Thermomixa, czyli przepisy z Cookido. Ale musiałam wykorzystać ser, który jeszcze kupiłam na święta. No i żeby się nie przeterminował, to już był taki ostatni moment, więc cosik upiekłam. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Tadam! No wygląda pięknie, a jak będzie po rozkrojeniu i czy będzie smaczny, to się okaże. No. Ale pachnie! I tak mi się wydaje, że wszystko poszło zgodnie z planem. A najlepsze jest to, że zrobiłam ten sernik na czekoladzie na gorzkim kakao, które dostałam w paczce PR. I jest z Linta, więc... No... Spróbuję. Lactocontrol może da radę. Taki malutki kawałeczek, no bo pachnie... Pierwszy kawałek, jeszcze taki malutki, to zawsze taki niezdarny, porozwalany, ale będę próbować. Po kolacji położyliśmy się, żeby coś pooglądać razem. Położyłam się tak na boku, żeby odpocząć. Nie wiem, czy w ogóle widzicie, jak tutaj Jędruś sobie po prostu pozwolił wejść. Leży mi tak na boku, dopasowując się o... No i nie pokażesz. On potrzebuje teraz się przytulić i koniec. On potrzebuje zawsze się przytulić. Tylko tutaj mam Michałowe perfekcyjne kolana. A ty co? No właśnie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego vloga. Staramy się teraz odpocząć. Już skoro niedzielka, to wieczór spokojny. Więc do zobaczenia w jakimś kolejnym spontanicznym vlogu. Pa! Pa!